Zapraszamy na flash najważniejszych wydarzeń dzisiejszego dnia. Resztę wiadomości z naszego regionu znajdziecie na naszej stronie www.silesia24.pl. Jeżeli ten materiał będzie Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Premier Mateusz Morawiecki przed szczytem Grupy Wyszehradzkiej w Katowicach pojechał do Zabrza, gdzie spotkał się z panią prezydent miasta oraz wic wiceministrem Waldemarem Budą. Szef polskiego rządu poinformował, iż pięć gmin z województwa Śląskiego. Otrzyma w sumie kilkanaście milionów euro. W ratuszu przy ulicy Zbigniewa Religii w Zabrzu prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki przedstawił informację dotyczącą dofinansowania dla zwycięskich miast w ramach programu Rozwój Lokalny. Wsparcie śląskich miast z funduszy norweskich. W województwie śląskim pięć gmin otrzyma dofinansowanie na poziomie 17,5 miliona euro. Wszystko w ramach programu Rozwój Lokalny. Zabrze. Miasto przestrzenią rozwoju. Żywiec. Smart Żywiec Rewolucja. Rydłutowy. W cieniu Szarloty, Jak wydobyć potencjał z miasta Rydłutowy. Cieszyn. Miasto Samowystarczalne. Zawiercie. Plan rozwoju lokalnego. Zawiercia na 2021-2030. W spotkaniu w Zabrzu gościł też minister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Usłyszał podziękowania od premiera za trud włożony w starania o to dofinansowanie. Dziękuję ministrowi, który włożył dużo pracy w to żeby wesprzeć miasta, które potrzebują rewitalizacji przedsiębiorców i przestrzeni do życia społecznego, oznajmił premier Morawiecki. W powiecie lublinieckim potrzebna była interwencja śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Powodem był pożar warsztatu samochodowego. Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie w miejscowości Wędzina, powiat lubliniecki, przy ulicy Łąkowej wybuch pożar warsztatu samochodowego. Niestety jedna osoba została poszkodowana. Wezwano do niej śmigłowiec LPR Latająca karetka przetransportowała poszkodowanego do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Służby zakończyły swoje działania późnym wieczorem. Sąd okręgowy we Wgliwicach odrzucił zażalenie wniesione na postanowienie Sądu Rejonowego o zatwierdzeniu układu z wierzycielami. Tym samym układ w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym w Rafako SA stał się prawomocny. W dniu dzisiejszym odbyło się, tak, odbyło się także walne zebranie akcjonariuszy Rafaco. Na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe spółki za 2020 rok, udzielono absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej oraz powołano nową radę nadzorczą na dwuletnią kadencję. Zarząd Rafako S.A. podjął decyzję o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego we wrześniu ubiegłego roku. Decydującą przesłanką do podjęcia decyzji o rozpoczęciu restrukturyzacji było istotne pogorszenie się sytuacji finansowej spółki, która musiała dokonać istotnych odpisów aktualizujących wartość aktywów. Oraz zawiązać rezerwy na przyszłe koszty. Jednak główną przyczyną dawnych kłopotów Rafako był brak rentowności na wielu kontraktach, m.in. na budowie elektrowni w Wilnie. W czasie restrukturyzacji Rafako z powodzeniem ukończyło budowę bloku 910 MW w Jaworznie, największej inwestycji w historii spółki. Zdaniem zarządu Rafako, spółka, po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji, doskonale odnajdzie się na zmieniającym się rynku energii. I będzie znaczącym ogniwem procesu dekarbonizacji. Już dziś RAFAKO finalizuje projekt badawczy NCBR Bloki 200, którego wdrożenie pozwoli na dostosowanie pracujących w Polsce od kilkudziesięciu lat bloków energetycznych klasy 200 MW do unijnych norm emisyjnych zanieczyszczeń i umożliwi ich współpracę z odnawialnymi źródłami energii.